mój zamiar jest bardzo skromny, ponieważ chcę po prostu zreferować koncepcję szkoły frankfurckiej, niektórych przedstawicieli szkoły frankfurckiej, dotyczący dziedzictwa oświecenia w poszerzonym tego słowa znaczeniu. Zafascynowało mnie zastosowanie terminu mitologia i mit do niektórych prób wyjścia poza coś takiego jak rozum filozoficzny, rozum zasadniczo w sensie filozofii klasycznej. Te próby wyjścia prowadziły i prowadzą do przemiany kategorii filozoficznych, tak jak w wypadku filozofii podmiotu, filozofii innego, filozofii życia, ontologii itd. Jednakże niektóre z tych filozoficznych prób wydają się, taka jest przynajmniej teza frankfurtczyków, wychodzić w ogóle poza rozumność i ocierać się o coś, co można określić jako mitologię, w gruncie rzeczy w pejoratywnym tego słowa znaczeniu. Do koncepcji szkoły frankfurtskiej świadomie nie odnoszę się krytycznie, prowizorycznie nie wychodzę poza nie, kupuję je, a tylko je opatruję znakami zapytania, ale w tym sensie cały ten odczyt jest właściwie jednym wielkim cudzysłowem, prawda? Właściwie wszystko, co tutaj mówię, jest, nie biorę jak gdyby do końca na własny rachunek. Ale na wstępie chcę tylko krótko wyliczyć te rozumienia pojęcia mitu i mitologii, które tutaj by wchodziły w grę. Jest to oczywiście bardzo trudne, z góry upraszczające i nieadekwatne, no ale co mam robić? Po pierwsze, mit jako podstawowa figura religioznawstwa, która obejmuje narrację, do tego terminu przejdziemy później, które stanowią próby zrozumienia najgłębszych warstw rzeczywistości w formie rozbudowanych opowieści. Opowieści te próbują zdać sprawę na przykład powstawania świata, pochodzenia zła, a także fundamentalnych fenomenów egzystencji, jak narodziny i śmierć. Język mitu jest mitem wyobraźni, która próbuje krystalizować to, co rysuje się poprzez symboliczną lekturę rzeczywistości, a co to coś, co się rysuje, to jest właśnie to coś więcej, przeklęte coś więcej, które jawi się z perspektywy zwykłości i codzienności. Po drugie, mitem jest, który tutaj wchodzi w grę, jest to wszystko, co w ramach kultury przesiągniętej naukami szczegółowymi tej kultury się wymyka, stanowiąc za to dla myśli humanistycznej niezbędne narzędzia rozumienia. Mam tu oczywiście na myśli Leszka Kołakowskiego w jego słynnej książce Obecność mitu. Pojęcie to próbuje nadrobić czy zastąpić ten niezbędny składnik myślenia, który wyrażały skompromitowane, jak się zdawało, przedawnione terminy metafizyki i religii. Nie da się wprowadzić wszystkiego do nauk szczegółowych, taka jest morale tej koncepcji. Potrzebny jest naddatek tego wszystkiego, co pozwala lepiej zrozumieć sens rzeczywistości, jego głębsze i scalające momenty. Mityczność to nierozdzielność poznawania rzeczy i ich oceniania. Czołowe pojęcia metafizyczne tutaj należą. I także pojęcie rozumu. Pisze Kołakowski tak. Wiara w rozum nie może mieć racji wykrytych przez samo zastosowanie rozumu. Wiara w rozum jest opcją mityczną. Wykracza tedy poza uprawnienia rozumu. Jest potrzebna, by człowieczeństwo mogło się ukonstytuować jako obecność rozumu w świecie nierozumnym. Jest potrzebna dla samokonstytucji człowieczeństwa, dla samoidentyfikacji, dla radykalnej samowiedzy bycia czym innym niż plazma o wrażliwości bardziej zróżnicowanej. Jak widać dla Kołakowskiego, i to jest nie całkiem banalne, mit rozpoznaje się w logosie, stanowiąc jego glebę i metafizyczno-religijne dopełnienie. Wreszcie szkoła frankfurcka, szczególnie Herbert Schnittbach, który tutaj będzie jednym z bohaterów tego tekstu, o którym mówię, wprowadza jeszcze inny sens mityczności, który omówię jednak przy okazji omawiania poglądów Schnittbacha. Od razu powiem tylko, że sens ten oczywiście nie wyklucza tamtych sensów, a szczególnie sensu tego religioznawczego, powiedzmy. Aby zrozumieć ów nowy sens, przyjrzyjmy się najpierw pewnym elementom interpretacji nowoczesnego dyskursu filozoficznego przez Jürgena Habermasa. Hegelowska koncepcja Zeitgeistu. W słynnym wstępie do fenomenologii ducha pisze Hegel. Duch zerwał z dotychczasowym światem swego istnienia i wyobrażenia i ma zamiar zepchnąć go w dół. Zajęty jest teraz pracą przekształcania samego siebie.
Habermas dodaje komentarz. Ponieważ nowy świat, nowoczesny, różni się od dawnego tym, że otwiera się ku przyszłości, epokowy nowy początek następuje i powtarza się za każdym momentem teraźniejszości, która wyłania z siebie nowe. Teraźniejszość, która rozumie siebie w horyzoncie nowych czasów, jako aktualne czasy najnowsze, musi odtwarzać akt zerwania, oddzielający nowe czasy od przeszłości, jako ciągłą odnowę. Istotne są tu dwie zasady. Najpierw zasada immanencji, co oczywiście nie dziwi po Kancie i w ogóle w kontekście myślenia nowożytnego. Nowoczesność, cytuję, nowoczesność nie może i nie chce zapożyczać swych orientacyjnych kryteriów z wzorów jakiejś innej epoki. Musi czerpać normy z samej siebie. Nowoczesność wie, że jest bez ratunku skazana wyłącznie na siebie. Koniec cytatu Habermasa. Po drugie, zasada podmiotowości Habermasa. Jako zasady nowych czasów Hegel odkrywa najpierw podmiotowość. Z tej zasady wywodzi jednocześnie wyższość nowoczesnego świata i jego podatność na kryzysy. Jest to zarazem świat postępu i świat wyobcowanego ducha. Wyobcowanie ma swoje źródło w stosunku podmiotu do samego siebie, który jest uprzedmiotawiający. Traktuje siebie jako przedmiot, ale rozciąga się to także na stosunki społeczne, gdyż, jak pisze, życie religijne, państwo i społeczeństwo, a także nauka, jak pisze Habermas, życie religijne, państwo i społeczeństwo, a także nauka, moralność i sztuka są jedynie ucieleśnieniami zasady podmiotowości. Istotą troski Hegla jest pojednanie podmiotu z tym, co rysuje się względem niego jako obce. Czy jest to on sam, czy Bóg, czy prawo moralne, czy państwo. Hegel wierzy w rozum, ale nie w intelekt czy rozsądek terminologii Kanta. Rozum jest miejscem absolutu, a więc i Boga. Ale pojednanie, zgodnie z obiema zasadami, musi się dokonać w podmiocie. Kluczem do niego okazuje się stosunek jego skończoności do wpierw obcej mu boskiej nieskończoności, który da się dialektycznie przezwyciężyć za sprawą pojętej filozoficznie trinitarnej struktury Boga. Może być ona następnie w postaci idei ducha zaproponowana życiu społecznemu. Czy jest to jednak dla społeczeństwa projekt realny? Pyta Habermas. Czy odpowiada mu na wieczną młodość Zeitgeistu? Możliwy jest tu albo projekt, jak się wydaje, stałego postępu, albo wzorem rewolucji francuskiej, rewolucyjnego gestu, który powoduje, że przyszłość stoi przed podmiotowością stale otworem. Skoro w perspektywie heglowskiej jednak problemem pozostaje w dalszym ciągu znoszenie alienacji, to zostaje wybrana najpierw opcja pierwsza w postaci praktycznego wykorzystywania w nauce i technice rozumu do pracy w walce, przez którą dokonuje się przekształcanie i zarazem samowytwarzanie nowego społecznego podmiotu. W ten sposób heglowska absolutność musi najpierw ustąpić miejsca relatywnościom wiedzy i równorakiej techniki. Jeśli jednak źródło alienacji tkwi w uprzedmiotawiającej relacji rozumu do siebie i świata, to filozofia ostatecznie przestaje widzieć możliwość, żeby się tej alienacji w ogóle w jej własnym porządku pozbyć. Jest tak dlatego, że jak sądzi, rozum w miejsce obalonych alienacji ustanawia, czy odkrywa, następne, które się lęgną zarówno w rzeczywistości społecznej, jak i w samym podmiocie, poniżej progu rozumności. Traci ona coraz bardziej zaufanie do siebie samej i podejrzewa, że jej kłopoty nie mają źródła w niej, ale w nieuświadomionych żywiołach, które ją unoszą, przede wszystkim społecznych i psychologicznych. Filozofia, jak chciał Marx, chce świat nie tyle rozumieć, ile go zmieniać. Abdykuje na rzecz tropienia, filozofii na rzecz tropienia społeczno-ekonomicznych mechanizmów, które wszakże musi odkrywać, podobnie jak projekt psychologiczny, w ten sam przedmiotowy sposób. Ponadto w tych badaniach gubi się, co widział Walter Benjamin, ulotność teraźniejszości, która jest otwartym miejscem niezdeterminowanych rozstrzygnięć i brania odpowiedzialności także za niespełnione oczekiwania przeszłości. W ten sposób w jednostronnym nastawieniu na przyszłość i na skuteczność rozum traci wiarygodność i atrakcyjność. Jego wielorakie dzieje przestają być źródłem nieprzedawnionej mądrości. Dla Hegla rozum w perspektywie Zeitgeistu miał zastąpić utraconą na zawsze jednoczącą rolę religii. Okazał się jednak do tej roli niezdolny,
ponieważ nie był w stanie ani objąć wszystkich dziedzin kultury i życia, ani zaprojektować przyszłości, która wciąż się rozumowym, zamykającym projektom wymyka. Dlatego filozofowie postheglossy i postoświeceniowi wytoczyli mu w końcu całościowy proces, bowiem w perspektywie przyszłości niknie różnica między metafizyką a współczesną techniką, a Zeitgeistowi chodzi ostatecznie nie o to, by rozumieć, lecz by przekształcać i zmieniać. W ten jednak sposób rozum stał się źródłem mitu rozumu i dlatego nie dziwi, że próby jego przezwyciężenia same lądują w micie. Ich narzędziem jest najpierw duch genialowy. Teraz rozdziałik pod tytułem Mitologie totalizujących historiologię według Schnedelbacha. W tekście Aktualność dialektyki oświecenia Schnedelbach cytuje najpierw samych autorów tej książki, Maxa Horkheimera i Teodora Adorno, którzy wydają się po prostu utożsamiać oświecenie i mit. Już mit jest oświeceniem oraz oświecenie obraca się ponownie w mitologii. A dalej. Jeśli już mity dokonują oświecenia, to oświecenie z każdym krokiem coraz głębiej wikła się w mitologię. Jak jednak sam Schnedelbach rozumie mit? Przede wszystkim powraca do rozumienia mitu jako narracji. Mit jest interpretacją, wykładnią i wyjaśnianiem świata za pomocą środków narracji. Narracja odnosi się poniekąd z istoty do działania, lecz działania, które, jak pisze, nie może zmieścić się w czasie, ponieważ ma czynić zrozumiałym to, co się w czasie mieści. Jesteśmy tutaj blisko koncepcji Kołakowskiego. Mit jest, rzec można, narracją fundującą. W ten sposób funkcjonuje właśnie mit u Horkheimera i Adorno, którzy kreślą prawdziwą historię dziejowości, czyli to, co kryje się za historią. To, co się kryje, to w ujęciu Schnedelbacha mit społeczny. Mity społeczne nazywa autor mitami pooświeceniowymi, które odcinają się od przyrodniczego naturalizmu, gdyż interesują się światem stricte ludzkim, którego zasadą jest wolność. Ta wolność ta zakłada z kolei fundujące wydarzenie, które jest kontyngentne. Rousseau mówił przy tej okazji nieszczęśliwy przypadek, który funduje właśnie sytuację społeczną. Według Schnedelbacha takie mity społeczne próbują ująć w jednolitej narracji całość kontyngentnego procesu, jakim jest historia. Pisze bowiem, tego co kontyngentne nie możemy wyjaśnić, możemy o nim jedynie opowiedzieć. Otóż rzecz w tym, że te pooświeceniowe opowieści domagają się uznania za jedyne prawdziwe. Rousseau i inni twierdzą, że opowiadają jedną prawdziwą, autentyczną historię uwierzytelnioną przez samą naturę, która ma obiekt odniesienia występujący tylko w liczbie pojedynczej, historyczny świat ludzki jako całość. Pisze Schnedelbach. Ta totalizacja żywiołu dziejowego w jednostkowy przedmiot odniesienia, czyli historię w ogóle, decyduje o przejściu od narracyjnej filozofii dziejów do mitu społecznego. Totalizacja oznacza również, że można ogarnąć początek i koniec tego obiektu, inaczej nie jest on pojedynczy. Lecz właśnie to prowadzi do zmitologizowania historii, to znaczy do splecenia się mitu i oświecenia w narracyjnych filozofiach dziejów. Mitologizacja historii jest w ten sposób mistyfikacją historii. Można ją już u Rousseau wręcz namacalnie uchwycić. W Schnedelbach nie ma wątpliwości, że dotyczy to także innych autorów efektownych syntez, na przykład Nietzschego, Spenglera i Heideggera, o których pisze z nieukrywaną ironią. Dotyczy to także autorów dialektyki oświecenia. Schnedelbach uważa, że te wielkie ramowe opowieści, jak mówił Lyotard, są narracyjnie wytwarzanym pozorem, który skłania nas do tego, by dramatycznie mówić o końcu moderny oświecenia i rozumu. Ten świat ulega zmistyfikowaniu, jeśli zostaje ustylizowany na singularny, wielki obiekt odniesienia, wielki ramowi narracji. Sama moderna jest liczbą mnogą. W rzeczywistości mamy tu do czynienia z ogólną teorią odniesioną do wielu historii, lecz teorie, jak pisze, zawsze dotyczą tylko określonych aspektów, które w zasadzie można zidentyfikować w nieskończonej liczbie rozmaitych obiektów. Mit społeczny jako wielka opowieść o tym, co jest przyczyną ukrytą w tle, nie jest żadną utopią poznania, ale produkowaną przez nas samych iluzją. Jest przeciw oświeceniu, nawet jeśli towarzyszą mu najlepsze oświeceniowe chęci. Dla Schnedelbacha więc, niezależnie od ewentualnych konkretnych mitów, które tej mitologizacji mogą towarzyszyć,
samo tworzenie fikcyjnych, całościowych konstruktów teoretycznych, takich jak oświecenie, rozum, a dodałbym tu od siebie metafizyka, ujmowanie ich w jednolitej historycznej narracji jako taki, jako jedynej prawdziwej, jest tworzeniem mitologii. Autorzy dialektyki oświecenia, Horkheimer i Adorno, piszą na przykład o europejskim racjonalizmie. Piszą tak. Hasłem jest jedność od Parmenidesa do Russella. Celem jest obalenie bogów i jakości. Schnedelbach dodaje. Nie ulega wątpliwości, że to zdanie ujmuje precyzyjnie pewien aspekt racjonalności. Lecz brane jako pars pro toto jest po prostu błędne. Ani nie uwzględnia ono faktu, że w starożytności przyrodoznawstwo, które kształciło, ale nie wytwarzało techniki, nie występuje w projektowaniu wstecz od Bacona przed historii nowoczesnego pozytywizmu. To po prostu nieprawda, że od Parmenidesa wszystko prowadzi do Russella. Ani nie uznaje, że w nowoczesnych kulturach doświadczenie bogów i jakości jest odsyłane do dziedziny kultury innych niż naukowe. Oczekiwanie wszystkiego od wyłącznie jednego sektora kultury jest po prostu przednowoczesne. Zdania te nasuwają skojarzenia z podobnie, jak mi się zdaje, tutaj Rafał może to potwierdzić albo nie, antytotalitarnym rozumieniem historii Zachodu przez Hansa Blumenberga, który nie lubi takich syntez też, jak mi się zdaje. Źródłem tej mitologii jedności jest z jednej strony absolutystyczny projekt Hegla, z drugiej niecierpliwy Zeitgeist, chcący jedną całościową metafizyczną religijną wizję zastąpić innymi, równie całościowymi, ale już wychodzącymi całkowicie poza racjonalne lub racjonalne oswojone wizje odziedziczone. Zeitgeist dyktuje bowiem zerwanie, odwrócenie się plecami od przeszłości lub co najwyżej traktowanie jej jako przedszkola dla nowoczesnej wolności, która ma przynajmniej o tyle więcej racji niż cała przeszłość, że stawia świadomie na pełną autonomię tej wolności. Tak przynajmniej jak Zeitgeist rozumie autonomię filozofii. Wypróbujmy strategię tej filozofii mitologii na przykładzie Nietzschego i Heideggera. Kiedy traktujemy o Nietzschem i o Heideggerze, wkraczamy nawet jedynie jako sprawozdawcy komentatorów na podminowany grunt. Obaj ci filozofowie są bowiem sami zmitologizowani, a podejrzewanie wielkich mistrzów podejrzeń, bo Heidegger także do nich poniekąd należy, jest samo podejrzane. Nietzsche i Heidegger są w pewnym sensie nietykalni, ale od Czechów Frankfurczycy, żeby ich dotykać właśnie. Najpierw Nietzsche. Uwagi Habermasa nie dotyczą całej oryginalności myśli Nietzschego, jedynie owego wątku mitologicznego, pisze Habermas. Z chwilą, gdy w dyskurs nowoczesności wkracza Nietzsche, argumentacja ulega gruntownej przemianie. Nietzsche rezygnuje z ponownej rewizji pojęcia rozumu i żegna się z dialektyką oświecenia. Nietzsche używa drabiny historycznego rozumu, aby w końcu ją odrzucić i stanąć na gruncie mitu, jako tego, co inne wobec rozumu. Uważa on, Nietzsche, że jak pisze, wiedza musi zwrócić własne ostrze przeciwko sobie. W narodzinach tragedii Nietzsche chce wrócić do greckiego mitu tragicznego, do przebudzenia się ducha dionizyjskiego i odrodzenia tragedii. I to tak. Tak, przyjaciele moi, wierzcie ze mną w życie dionizyjskie i odrodzenie tragedii. Czas człowieka sokratycznego przeminął. Uwieńczcie się bluszczem, weźcie tyrs w rękę i nie dziwcie się, gdy tygrys i pantera ułożą się pieszczotliwie u stóp waszych. Lecz, jak dodaje Habermas, jedynie przyszłość stwarza horyzont dla rozbudzenia mitycznych przeszłości. To utopijne nastawienie, które wyczekuje nadchodzącego Boga, różni przedsięwzięcie Nietzschego od reakcyjnego hasła powrotu do źródeł. Ów nadchodzący Bóg to oczywiście Dionizus. Nietzsche chce wraz z wielkimi romantykami, przede wszystkim Wagnerem, powrotu do muzyki jako generatorki odrodzenia mitu niemieckiego. Pisze wówczas. Niech nikt nie wierzy, że duch niemiecki stracił na wieki swoją ojczyznę mityczną, skoro tak dokładnie rozumie jeszcze głosy ptasie opowiadające o swojej ojczyźnie. Pewnego dnia ocknie się w całej świeżości ranny i pośnie niesłychany. Wówczas zabije smoki, unicestwi złośliwe karły i obudzi Brunhildę, i sam miecz Wotana nie zdoła zagrozić mu drogi. Lecz droga do tego wiedzie z jednej strony przez odczytanie mityczności muzyki niemieckiej, która musi, jak powiada, walkę swoją zacząć wydzieleniem romańskości, z drugiej przez obalenie pierwotności logosu, który jest przede wszystkim logosem sokratyczno-żydowskim, o tyle, o ile nad Europą zawisła równocześnie optymistyczno-racjonalna metafizyka i religijnie absolutna moralność.
Nietzsche jest zdecydowany co do fikcyjności kategorii w ogóle w sensie duchowych. Pisze na przykład w Emocji. Nie masz, a to już ktoś tutaj cytował, nie masz ani ducha, ani rozumu, ani myślenia, ani świadomości, ani duszy, ani woli, ani prawdy. Wszystko to fikcje do niczego nie przydatne. Nie chodzi o podmiot i przedmiot, lecz o pewien gatunek zwierzęcy, któremu służy, tylko służy, to jest tłumaczenie Drzewieckiego, piszą starzy autorzy, tłumacze, dawni przynosić korzyść. Nie chodzi o podmiot i przedmiot, lecz o pewien gatunek zwierzęcy, któremu służy tylko jakaś względna słuszność. Przede wszystkim regularność postrzeżeń. Poznanie pracuje jako narzędzie mocy. Jasno wtedy jak na dłoni, że wzrasta z każdym przyrostem mocy. To, co duchowe, jest zatem wywiedne z woli mocy i z samej mocy, która jest co najmniej powiązana z tym, co cielesne, materialne, a także rasowe, bo i to wchodzi w grę. Liczy się, to znane tezy, pańskość, dostojność, a w dziedzinie moralnej moralność panów, którym przeciwstawia się moralność niewolników. Napędem tej ostatniej moralności jest zemsta, która odpowiedzialna jest zarówno za etyczne rozróżnienie dobra i zła, jak za poczucie winy, a także, jak się okazuje, za chrześcijańską miłość. Pisze w Genealogii Moralności. Z pnia owego drzewa zemsty i nienawiści, żydowskiej nienawiści, nienawiści najgłębszej i najsubtelniejszej, nienawiści tworzącej ideały i przetwarzającej wartości, nienawiści, która nie zna sobie równej, wyrosło coś podobnie niezrównanego, nowa miłość, najgłębszy i najsubtelniejszy rodzaj miłości. I z jakiegoś innego mogłaby ona wyrosnąć. Nie sądźcie jednak, że wyrosła jako negacja owego pragnienia zemsty, jako przeciwieństwo żydowskiej nienawiści. Nie, prawda jest akurat odwrotna. Miłość ta wyrosła z żydowskiej nienawiści, jako jej korona, jako triumfująca, szeroko, coraz szerzej rozwijająca się w najczystszej jasności i słonecznej pełni korona, która niejako w królestwie światła i wysokości do celów owej nienawiści, do zwycięstwa, do łupu, do uwiedzenia, zmierzała z takim samym uporem, z jakim korzenie owej nienawiści wrastały coraz głębiej i zakładniej we wszystko, co było głębokie i złe. Wobec tych tez, bynajmniej nie incydentalnych, Nietzschego, stajemy bezradni, o ile chcemy traktować Nietzschego jako myśliciela, choć w części odpowiedzialnego za to, co głosi. Na temat tej genealogii można napisać co najmniej tyle, że jest ona całkowicie nieweryfikowalna, dowolna i pozaracjonalna. Jest właśnie mitologiczna. Jest tworem wyobraźniowo-emocjonalnym, wyrosłym na bazie skrajnie negatywnych ocen w stosunku do etyki biblijnej. Zapomina jednak o tym, że zagadnienie winy i przebaczenia jest kluczowym wątkiem także mitologii. Wymazanie go, co jest obsesją niczego, jest de facto próbą unicestwienia kondycji ludzkiej, jak się zdaje. Jest to część genealogii, która ma służyć gigantycznemu projektowi całkowitego przewartościowania wartości, na końcu którego miałoby nastąpić zniknięcie człowieka zdegenerowanego przez judeochrześcijaństwo. Cały ten proces, który ujmuje w jednym terminie zarówno te degeneracje, jak i konsekwencje, tyleż negatywne, co pozytywne, nazywa Nietzsche nihilizmem. Nihilizm jest skutkiem, jak zauważa przenikliwie, całkowitej utraty wiary w prawdę, pisze. Założeniem tej hipotezy jest, iż nie ma żadnej prawdy, iż nie ma żadnej absolutnej jakości przedmiotu, żadnej rzeczy samej w sobie. Samo to już jest nihilizmem i to najbardziej kręcowym. Wartość rzeczy wszystkich widzi on właśnie w tym, że wartością tym nie odpowiada i nie odpowiadała żadna rzeczywistość, że są one tylko oznaką siły ze strony tych, którzy wartości ustanawiają, że są jedynie uproszczeniem woli życia. Nietzsche wyznaje, że sam jest nihilistą, że dotychczas z gruntu byłem nihilistą, to niedawno dopiero wyznałem sobie. Lecz dla nihilistów, pisze, zaprzeczenie czynem wynika z ich natury. Unicestwieniu za pośrednictwem sądu przychodzi z pomocą unicestwianie za pośrednictwem remus. No, nie są to uwagi, które można czytać spokojnie, jak sądzę. Ta miażdżąca i złowróżna logika nie przeszkadza niczemu zarysować podwójną mityczną perspektywę. Przede wszystkim przyszłościowy projekt nad człowieka, o którym byśmy słyszeli bardzo ciekawe rzeczy. Projekt ten niejasny i ambiwalentny rysuje utopię, bo taka chyba trzeba nazwać, całkowitego przezwyciężenia człowieczeństwa, całkowitego wyzwolenia czystej mocy, pozbawionej wszelkich negacji, mówiącej tak wszystkiemu, co się dzieje i co się samemu czyni. Ta quasi-mesjaniczna utopia chce wyjść z kondycji człowieka i świata, nie przenosząc się jednak w sferę, w której miałaby zostać pozbawiona materialności i cielesności.
Mitologia na człowieka jawi się jako pełna sprzeczności, zarówno zanurzona w biologiczności, jak chcąca ją przezwyciężyć. Wydaje się w każdym razie rezygnować całkowicie z europejskiej rozumności w stopniu, w jakim rozumność definiuje człowieczeństwo po prostu. Odwrotną stroną mitu nad człowieka jest słynny mit tańczącego Dionizosa. Autor znakomicie udokumentowanej książki Fryderyk Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej, Zbigniew Kaźmierczak, uważa, że Nietzsche bynajmniej nie dążył do sięgnięcia po greckie prapoczątki, lecz do odnowy umysłowości pierwotnej, dzikiej i ekstatycznej. Dla niego ludzkość jako taka wyłoniła się z dionizyjskiego tańca i powinna do niego wrócić. Nie logos, lecz chaos. Oto kondycja człowieka, która jest, jak pokazuje w Narodzinach Tragedii, kondycją mitu tragicznego. Dionizos to mit zarówno pierwotnego chaosu, jak pierwotnej, ekstatycznej, tańczącej afirmacji życia i całkowitej pozaetyczności, która obejmuje sobą także złośliwość i okrucieństwo. Cytuję Kaźmierczak. Dionizos to zmysłowość i okrucieństwo. Gdzieś pisze Nietzsche. Etyka sumienia, a więc także możliwej negacji, powinna być wyeliminowana przez ideę wiecznego powrotu, czyli wolę afirmacji i dlatego możliwego powtórzenia wszystkiego, co się dzieje i co czynimy. Dionizos jest tu oczywiście antytezą Chrystusa. Przeciwieństwo Chrystusa i Dionizosa jest leitmotivem całej zresztą być może filozofii Nietzschego. Teraz już na zakończenie. Przejście od Nietzschego do Heideggera może w tym kontekście dziwić. Heidegger to filozof ciężkiego kalibru, fundamentalnych pytań i fascynacji tradycją filozoficzną. Włączę ich w moment mitologiczny, który śledzę dalej za wnikliwymi analizami Habermasa. Habermas oczywiście podkreśla nowatorstwo Heideggera w stosunku do nowożytnej filozofii podmiotu, którą stara się przezwyciężyć nie tyle w kierunku filozofii intersubiektywności czy dialogu, ile ontologii fundamentalnej. Ontologia fundamentalna to filozofia podmiotowości pierwotnie pytającej o bycie. Bycie jest dane poprzez świat, w którym egzystencja troszczy się o siebie, ponieważ jest śmiertelnym byciem w świecie, a nie czystym podmiotem. Heidegger przełamuje zatem prymat myślenia uprzedmiotawiającego, uczy myślenia uczestniczącego. Ale nie czyni on żadnej aluzji do kantowskiego rozróżnienia na intelekt i rozum. Nie dopuszcza możliwości rozumnego odniesienia do absolutnych idei, których nie można myśleć na sposób przedmiotowy. Na to zwraca tu uwagę Levinas. Z tej racji interpretuje de facto europejską filozofię na jeden sposób. Jako odniesienie do bytów, które poszukuje, to odniesienie do bytów poszukuje w nich pewności, dzięki której podmiot może nad nimi w ten czy inny sposób panować. Zasadniczym odkryciem Heideggera jest, jak wiadomo, odkrycie różnicy ontologicznej między byciem a bytem. W jej świetle cała filozofia jawi się Heideggerowi jako filozofia bytu, czyli metafizyka, która karmi się zapomnieniem o byciu. W ten sposób Heidegger ujednolica, totalizuje dzieje filozofii europejskiej, której wszystko de facto jest metafizyką. Pisze, jakąkolwiek by obrać wykładnię dla bytu, zawsze byt ukazuje się jako byt w świetle bycia, pisze Heidegger. Dlatego filozofia bycia musi z kolei przybrać postać całkowicie pozaprzedmiotową. Nazwami na tę postać są zapomnienie, skrycie, usunięcie się, nicość. Usunięcie się bycia jest samym byciem jako tym usunięciem, pisze. Ponieważ odsłanianie się bytu jest tym, co Heidegger nazywa prawdą, zaś każde odsłonięcie bytu przysłania bycie i jego zapomnienie, dlatego do prawdy przynależy w sposób istotny nieprawda. Co więcej, pisze, skrytość bytu w całości, właściwa nieprawda jest starsza niż każda jawność. Heidegger wypowiada przy tej okazji głębokie słowo tajemnica, ale utożsamiając ją z nieprawdą, jako przynależną prawdzie, jako taki, usuwa, na co dawno zwracał uwagę Ernst Tugendhat, regulatywny i miarodajny charakter prawdy. Ale nas i Habermasa interesuje to przede wszystkim fakt, że choć pozwalanie na bycie jest pierwotną władzą wolności człowieka, on wolność definiuje jako pozwalanie na bycie, to znaczy pozwalanie na ujawnianie się rzeczywistości, to skrywające się bycie determinuje de facto każdorazowy kształt metafizyki, jego dziejowy sens, to są epistemy słynne. Na to polega słynny Seinsgeschick, zrządzenie bycia, inaczej mówiąc los, który określa nieodwołalnie każdą kolejną postać metafizyki. Dzięki temu nowożytny podmiot kartezjański zostaje przekształcony w podmiot hermeneutyczny, ale wraz z tym wolność człowieka staje się fatum. Tym bardziej, że podmiotem losu jest, jak to stwierdza jeszcze Zajmon Zajt, lud, folk.
Hermeneutyka ma jednak dla Heideggera sens w perspektywie przyszłości, o ile chce inaugurować nową epokę. Teraźniejszość jest momentem kryzysowym, w którym się rozstrzyga, pisze, czy stanowi ona zamknięcie dziejów Zachodu, czy też jest kontrapunktem dla nowego początku. Ten nowy początek przeczuwa figurę ostatniego Boga, o którym pisze Heidegger, całkowicie inny niż dawni, zwłaszcza chrześcijański, który jest jakiś oczywiście trochę analogia do nad człowieka. Jego znakiem rozpoznawczym, by tak rzec, jest odmowa. Odmowa jest najwyższą szlachetnością obdarowania i podstawowym rysem skrywania się, którego otwieralność stanowi źródłową istotę prawdy bycia. Tylko tak bycie staje się samoosobliwością, ciszą przelotności ostatniego Boga. Koniec cytatu. W ten sposób zarówno źródło, jak i perspektywy filozofii nabierają rysów mitologicznych. Nie tylko totalizacja historii filozofii jako metafizyka, ale także podobne do nietzscheańskich quasi-personalne rysy przeznaczenia. Koniec. Rozprawa z szeroko rozumianym racjonalizmem jest całą pewnością twórczym poszerzeniem możliwości rozumu, jakie posuwa Zeitgeist. Jak wiadomo, walka o to poszerzenie trwa nieprzerwanie od czasów Kanta, pobudzając do rozwoju zarówno filozofię człowieka, jak i filozofię sztuki, jak zwłaszcza filozofię religii. Bez tego polemiczno-twórczego impulsu nic by filozofii nie drgnęło. Wszystko zależy, jak to poszerzenie się rozumie. Czy jako otwarcie na nowe możliwości nieprzedmiotowych typów doświadczenia i ich artykulacji, czy jako te właśnie nowe mitologii. Właściwościami tej mitologii są po pierwsze racjonalna niekontrolowalność, po drugie unikanie za wszelką cenę powrotu do otrzymanego dziedzictwa religii biblijnych w ich nieokrojonej postaci, po trzecie także rezygnacja z humanizmu. Dlatego mowa o jakiejkolwiek transcendencji może tu oznaczać wyłącznie otwieranie przyszłości z góry uwalnianej od wszelkich hipotek, wszelkiej tradycji innej niż tradycja nowożytności, a raczej ścisłej nowoczesności. Na temat prób powrotu do archaicznego i zontologizowanego sakrum pisze Habermas. Jeśli posthumanizm ma się spełnić w nawrocie do archaicznych początków sprzed Chrystusa i sprzed Sokratesa, to znak wybiła godzina religijnego kiczu. Koniec cytatu. To znakomite zdanie trafia nie tylko w mitologizację, ale także w estetyczne pretensje Heideggera i Nietzschego, który uważał, że przeciwko chrześcijaństwu decyduje teraz smak. Na radykalnej rezygnacji z szeroko rozumianego racjonalizmu nie korzysta specjalnie ani rozum, ani smak, ani filozofia, ani sztuka. Ale obie zostały postawione pod znakiem zapytania, w wirze niepokoju, który może być zarówno twórczy, jak i destrukcyjny. Dziękuję bardzo.